Czyli to jest przygotowana na zimę i czego możemy oczekiwać, a czego może wręcz żądać od naszych władz, by ten kryzys energetyczny nie dobił nam gospodarki i nie spadł na barki wyłącznie mieszkańców oraz przedsiębiorstw. Właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj z naszymi gośćmi. Walenty Wojnilo, zapraszam do klubu redaktorów. Zaczynamy jak zwykle od przypomnienia wydarzeń mijającego tygodnia. Rada Samorządu Rejonu Trockiego zdecydowała o likwidacji klas 11 i 12 w gimnazjum imienia Longina Komolowskiego w Polukniu. Powodem była zbyt mała liczba uczniów niezbędna do skompletowania klas. Władze proponują, by uczniowie kontynuowali naukę w swojej szkole, ale formalnie mają być uczniami gimnazjum w Landwarowie. Słyszymy opinie rodziców i uczniów, którzy nie chcą jeździć do Landwarowa. Chcemy, żeby uczyli się na miejscu. Społeczność Szkolna Gimnazjum w Polukniu decyzję samorządu zaskarży do sądu. Rząd Litwy przedstawił plan oszczędzania energii, obejmuje m.in. ograniczenie oświetlenia w instytucjach państwowych, ustalenie minimalnej temperatury w biurach na poziomie 19 stopni i odłączenie gorącej wody. Szacuje się, że w skali roku pozwoli to zaoszczędzić około 50 milionów euro. Regulacje te ma jeszcze zatwierdzić Sejm. Ekonomiści przewidują, że w przyszłym roku ceny prądu wzrosną o 30%. Litwa, Łotwa i Estonia, a także większość państw Europy Północnej zamykają się przed turystami z Rosji. Zakaz wjazdu ma być wprowadzony już w połowie września. Takie porozumienie osiągnęli ministrowie spraw zagranicznych podczas spotkania NB8 w Kownie. Na Litwie kwestia ta będzie omawiana w Sejmie podczas dyskusji o przedłużeniu ustawy o sytuacji nadzwyczajnej. W Domu Kultury Polskiej w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja Świadkowie Katynia, Józef Mackiewicz i Stanisław Swianiewicz. Mówimy o Katyniu w kontekście tych zbrodni, którą popełniła Rosja na Ukrainie. Także, no i ale też no, jest obowiązek nasz też pamiętać o Katyniu, bo to było wiele przecież osób tutaj też z tych terenów. Udział w konferencji wzięli historycy, badacze literatury oraz politolodzy z Polski i Litwy. A w studiu naszymi gośćmi są dzisiaj profesor Bogusław Gruszewski, dyrektor Litewskiego Centrum Nauk Społecznych. Witam serdecznie. Publicysta Jacek Komar, woros.lt. Witam serdecznie. Oraz przedstawicielka biznesu pani Elżbieta Tolokonikowa. Witam w naszym klubie. I cóż, zaczynamy od pytania zasadniczego. Na walkę z rosnącymi cenami rząd obiecuje przeznaczyć około miliarda euro. Zapowiada pakiety pomocowe, a ceny na surowce energetyczne wzrosły już ponad trzykrotnie. Czy widać jakiś realny pomysł na opanowanie tej sytuacji? Panie Bogusławie, czy pan dostrzega tutaj coś, co by dawało promyk nadziei na tą jesień? No, moim zdaniem są trzy takie tutaj najważniejsze elementy. Po pierwsze to operacyjność działania. To tu jasne, mamy dużo zarzutów. Z drugiej strony podejście. Jednak podejście jest, można powiedzieć, takie, no powiedziałbym, prymitywne, ponieważ chodzi o to, jak my te pieniądze wykorzystamy. Brakuje dialogu właśnie z biznesem i również z grupami społecznymi, ponieważ jednym z podstawowych elementów całego problemu, proszę pana, to nie są te elementy kompensaty, ale faktycznie ja podejmuję najważniejsze pytanie, wielkość, czyli koszta produkcji. Co kosztuje? Jeżeli pan mnie teraz za ten długopis poprosi 3 euro, pan może poprosić 5 euro. I pan powie, nie, panie Bogusławie, nie ma problemu, pan zapłaci tylko euro, bo pan Jacek skompensuje. Dlaczego 5 euro? Nie chodzi, o to musimy zastanowić. Ale to chyba też najbardziej irytuje ludzi, bo właśnie nie wiedzą, dlaczego wszystko tak drożeje. I dlaczego u nas najbardziej? Bo inflacja najwyższa, ceny paliwa najwyższe, i halen po Europie, przecież również u nas było najdroższe paliwo. I trzecie, proszę pana, również, no bardzo dobrze, że ciągle to brzmi ujemnie, ale również faktycznie musimy bardziej wymagająco oceniać perspektywy wykorzystania tego, co możemy zrobić dzisiaj. Na przykład w naszym regionie jesteśmy jedynym państwem, które nie ograniczyło sprzedaż drewna opalowego. A przecież drewno opalowe dzisiaj jest surowcem strategicznym. Estonia, Polska, Łotwa ma prawie dwa razy tyle lasów, co my. I oni ograniczyli. Estonia także procentalnie ma dużo więcej. Nie ma mowy. Więc oni mają ograniczony sprzedaż drewna opalowego, bo to jest, ma bezpośrednio wpływ na cenę biopaliwa, która coraz bardziej wpływa na możliwości naszych stacji cieplnych i elektrycznych. Czyli już pewne działania, które mogły być podjęte, nie zostały podjęte, tak? Tak, i to bez pieniędzy. To po prostu musieliśmy wziąć i zrobić. Albo no, popatrzmy na Wilno. Jak wygląda nasze Wilno? Mieliśmy najtańszą gospodarkę cieplną,
bo bardzo wielka infrastruktura, dużo użytkowników, dzisiaj mamy najdroższe. Gdzie te 3 lata, proszę pan? Pan mówi dzisiaj. Ja przecież mówię, nie dzisiaj. To jest ogólny stan. I to, jak rozwiążemy kryzys ten, który teraz pan zapowiedział, i te problemy z cieplem i z ceną na energię, faktycznie będzie świadczyło, jakiego poziomu mamy demokrację w kraju. Bo teraz niektórzy twierdzą, że trzeba zadbać o tych najuboższych. I niby te wszystkie pakiety, które są przygotowane i tak dalej, że niby dla ludzi kompensata, z kolei przedsiębiorcy mówią, zaraz, ale tych najuboższych będzie więcej, jeżeli firmy zaczną padać. Więc właśnie, jak pani to postrzega jako przedstawicielka biznesu? Firmy, która no, jest gazo- i energochłonna w tej chwili. Jakie są perspektywy i może czego wy oczekujecie od tego rządu? Dla biznesu, dla przedsiębiorców jest bardzo ważna stabilność. I jak ceny będą stabilne, to wtedy można coś planować. Nawet jak będą wysokie i będą cały czas rosły? Proszę pana, algorytmy giełdy są na tyle nieprzewidywalne. Najrozsądniejsze dla wszystkich i byłoby fiksowanie cen. Utrzymanie cen i wtedy tak. Rząd już musi sam tak. Znaleźć sposoby, żeby te ceny utrzymać. Powiedzmy tak, szczerze, widzimy, że teraźniejsza sytuacja, jakiej musimy stawić czoło, to jest sytuację po przyjętych decyzjach politycznych. Uważam, że państwo teraz powinno solidaryzować z biznesem, z przedsiębiorcami i pomóc. Ale co ono proponuje? Proponuje na razie kredyty, z tego co wiem. Kredyty, odłożenie podatków. Teraz mamy sytuację, którą możemy rozważyć z dwóch stron. Krótkoterminowy i długoterminowy. No właśnie. Na krótki termin nie mamy nic. Deklarowany cel rządu jest, aby w ciągu najbliższych kilku lat większość firm było samowystarczalne energetycznie, żeby było dużo firm produkujących energię. Są firmy, które na dzień dzisiejszy kupują generatory dieslowe i w szczycie produkują sobie energię sami. Ale to jest też rozwiązanie na krótki termin. Tak naprawdę powinny być 2 jasno określone cele, krótkoterminowy i długoterminowy. I ten długoterminowy powinien być taki, jak proponuje Unia. Oczywiście z propozycją przedłużenia tego okresu przejściowego, żeby przejść i żeby jak najwięcej firm przeszło na tą zieloną energię. Żeby one w jakiś sposób były samowystarczalne. Ale tu się pojawia znowu inny problem. Sieci energetycznych. Niestety, ale nasze sieci energetyczne nie są do tego przystosowane. To nie jest wina tylko tego rządu, tylko to są zaniedbania wielu, wielu lat. Od kiedy tak naprawdę w Europie zaczęło się mówić o zielonej energii? 10-15 lat o tym się mówi. Nikt wtedy nie zwracał na to uwagę. Mimo, że jest poparcie z Unii Europejskiej, a teraz stajemy w taką sytuację, że jesteśmy przed faktem, tak nam będą zwykłym obywatelem. Z jednej strony zapewniają, że będzie rekompensata, że będą nas wspierać, a z drugiej strony ceny nam rosną trzykrotnie nie tylko na energię, tylko na wszystko dookoła. Czy jest tutaj jakaś szansa zapanowania nad tym wszystkim? Ale energia to jest podstawa. To jest podstawa, bo dzisiaj nie ma nic bez energii. Wszystkie te ceny zależą tylko i wyłącznie od energii i transportu. Zgadza się. Tylko teraz, co jest lepszym rozwiązaniem? Rekompensata czy jednak blokowanie cen, ustawianie pułapu cenu? Nie. Czego możemy żądać, czego powinniśmy żądać od rządu? Rekompensata to jest tylko próba załagodzenia w krótkim czasie jakichś skutków, jakiejś choroby. Natomiast to rekompensaty dla tego końcowego konsumenta nic nie rozwiązują. Bo jeśli nie będzie systemowych rozwiązań, jeśli nie znajdziemy wyjścia z tej sytuacji, gdzie energia jest bardzo droga, a dzisiaj jest bardzo droga, to nic nie da. Czyli to jest zaleczanie, a nie wyleczenie tego problemu, panie Ilu. Ja się zgodzę, że teraz bez energii nigdzie i nawet jeżeli nie mówimy o dużych zakładach, a mówimy o przedsiębiorstwach średnich lub malych, też są mniej lub więcej energochłonne. No, wiadomo. I powiedzmy tak, jeżeli wcześniej w kosztach własnych produktu energia była 5% kosztem, teraz to niektóre firmy deklarują, że to 10%, a to i 20%. I to właśnie tą marżę zjada koszt energii. Konkurujemy w świecie. Jeżeli my produkujemy z maksymalną ceną energii elektrycznej, a sąsiad produkuje to dużo taniej, to my przegrywamy. To nie jest konkurencja równorzędna. Ale na temat rekompensat właśnie mamy tutaj jedną taką wypowiedź. Posłuchajmy. 1 miliard z elektrokompensacji.
Miliard na rekompensaty brzmi trochę niewiarygodnie. Litwa w ciągu roku zużywa około 13 terawattogodzin energii. Gdyby rząd zdecydował wypłacać rekompensaty zarówno prywatnym użytkownikom, jak też firmom, oznaczałoby to, że państwo jest gotowe przez cały rok rekompensować około 7-8 centów za kilowattogodzinę. W 2021 roku budżet Litwy wynosił około 13 miliardów euro. Około 7-8% budżetu miało być wykorzystane nawet nie na opłaty za prąd, a jedynie na rekompensaty. Co należy teraz robić? Przede wszystkim nie panikować. Zarówno rząd Litwy, jak i rządy innych europejskich państw muszą to zrobić, żeby obniżyć ceny, a nie śpieszyć z wypłacaniem rekompensat. Przyszłość nie jest aż taka ponura. Na przykład w październiku zostanie uruchomione łącze Baltic Pipe. Gaz z Norwegii popłynie do Polski. Mamy łącze z Polską, więc stamtąd będziemy mogli otrzymać gaz. A więc będzie nie tylko terminal Independence. Niemcy będą miały 5, a może i 6 terminali. Nie będzie wcale tak źle. No i tutaj mamy taki przykład głosu bardzo optymistycznego, który w takiej geopolitycznej skali z takiej strategii całej europejskiej. Co możemy zrobić albo czego musielibyśmy wymagać od państwa, żeby z jednej strony przyjąć jakieś długofalowe rozwiązania, które pozwolą nie zaleczyć, tylko wyleczyć, czy może przestawić nasz system na nowy tryb funkcjonowania, który by nie wymagał aż takich wkładów budżetu. Panie Bogusławie. Tak, tutaj proszę pana, dzisiaj nie jest zwykły okres gospodarki rynkowej. Tak. Dlatego mechanizmy rynkowe na pewno muszą być odpowiednio uregulowane prospołecznie. Nie ma innych rozwiązań. Pierwsze mówię, kontrola społeczna, ceny produktów monopolowych. Również tutaj wejdą lekarstwa. Trzeba sprawdzić, jak jest, czy nie pozostają wysokie marże w warunkach kryzysu. I to jest zupełnie inne podejście. Tutaj u nas nawet o tym nie chcą decydować. A drugie to jest moratorium na zysk dla organizacji, firm typu monopolowego. Zwłaszcza czyli ustawienie maksymalnej marży. Minimalnej marży. Ale no takiego pułapu marży. Absolutnej. Nawet można być, że firmy te energetyczne mogą działać znaczy z ujemnym zyskiem, a rząd bezpośrednio niech dopłaca firmom. Nie może być zysku. Dzisiaj Ignitis, tak? UAB nasze wielkie, projektuje w tym roku zysk ponad 300 milionów. No wyobrażacie sobie ponad 300 milionów zysk. Z czego to będzie? Z naszych kieszeni. Właśnie z pani Elżbiety, pana Jacka, z naszych rodzin. Po co on dla nich potrzebny? Kiedy u nas druga część państwa traci miejsca pracy, biznesy upadają, gospodarki nasze się kurczą, cała reszta. Oto jest problem, proszę pana. I to podkreślam, co już mówiłem na początku dyskusji, to jest właśnie wskaźnik albo papierek lakmusowy naszej demokracji. Państwo powinno mieć specjalistów, którzy będą jakoś analizować i coś proponować. Najlepszym przykładem jest właśnie giełda energii elektrycznej. Dziś, no to już w ogóle w tej chwili to jest wręcz mityczne, że tak powiem, i mityczna tak, instytucja. To reguluje dziwny algorytm, który nie wiem, kto to przyjął, w każdym razie podobno to działa w całej Europie, który analizuje zapotrzebowanie energii o wiele bardziej do przodu. Do przodu. I to powoduje, że raptem z całej Europy okazuje się, że w całej Europie o godzinie 16 będzie takie zapotrzebowanie na energię, że algorytm wrzuca cenę zupełnie jakąś taką niebotyczną. Na Litwie cena energii elektrycznej w tej chwili jest wyższa nawet niż w Niemczech, co się wydaje absurdem. To są konsekwencje zaniedbań. Niestety mogliśmy postawić kiedyś tam na energię zieloną, kiedyś tam mogliśmy postawić na energię atomową. Dokładnie. Ale co? Ale nie mogliśmy, bo społeczność... Bo były takie inne decyzje polityczne. No tak, ale dlaczego były takie decyzje? Dlatego, że były takie siły, które próbowały wmówić społeczeństwo. Dzisiaj społeczeństwo płacze i krzyczy, że to jest sytuacja niemożliwa. Tylko, że 10 lat temu oni wszyscy głosowali przeciwko elektrowni atomowej w Ignalinie. Nie zapomnijmy też o innych sytuacjach. Independence też miało swoich przeciwników. Chciałem powiedzieć, ile było przeciwników przeciwko terminałowi gazowemu. Dzisiaj dzięki temu jesteśmy zupełnie niezależni. Przynajmniej coś nam się udało jednak, ale mimo wszystko ludzie nie rozumieją tego, co się dzieje. Widzą, że ceny rosną, widzą, że ktoś ich robi za przeproszeniem w balona. No posłuchajmy chociażby na przykład naszą panią Anię, która jak zwykle z bujwickiego kamuszka Vox Populi Wileńszczyzny. Już dawno nie zaglądała do mnie niezmordowana aktywistka z Klopociszek Józefowa. I dlatego ogromnie ucieszyłam się, kiedy zobaczyłam jej okazałą postać tuż za bramą. No nareszcie ja do ciebie dobrawszy się dojechać, huknęła radośnie. Bo róweczki już w lesie czerwonieją, to pomyślana moja, że trzeba z dobrymi ludźmi podzielić się. Bo my tam w Klopociszkach siedząc, to ze światem nie spotykamy się. A z drugiej strony,
Co tu nas spotykasz się? Konstatowała, siadając pod kasztanem. Ludzie teraz znerwowawszy się, nie wiedzą, co dalej będzie. A i nasza władza to teraz już nic nie obiecuje, a tylko nas strofuje. Odpowiedziała kilka dni temu nasza, ktoś tam było, premierowa chyba, powiada, czemu to wy nie sprawdzali i jakie dokumenty podpisywali? A my tak nasprawdzali się, że do nas przez miesiąc pogotowie jak do roboty jeździła. Żaden normalny człowiek już tych umowów nie podpisze, bo każdy zna się jak kura na kompasie. A żeby rozpalić ten kociół, który wnuki dla Stanisława podarowali, to trzeba chyba jakiego sponsora milionera złapać. A milionery po naszych lasach nie szwędają się. To my postanowili zwołać zebranie kola Klopociszczanka i zaprosić kogo mądrego ze starostwa bujwickiego, a jeszcze lepiej może z Wilna. Może nam powiedzą, kiedy ta wojna kończy się i kiedy te nasze kłopoty zmniejszą się. Zaklopotana Józefowa powędrowała w stronę starostwa, a ja z całego serca życzę jak najdłuższego babiego lata, bo tylko ciepło za oknem pomoże nam zaoszczędzić na prądzie i na ogrzewaniu. No właśnie, to jest przykład tego, że no, ludzie są naprawdę załamani, ale już tak podsumowując naszą dyskusję, czy to oszczędzanie jest wyjściem sytuacji i jakie jeszcze wyjścia czy rozwiązania są nam potrzebne? Czy nie będzie tak, że zaraz będziemy mieli znowu wzrost napięcia, wiece, demonstracje? Panie Elu. Jeżeli mówimy o oszczędzaniu, oczywiście jeszcze próbujemy pas gdzieś tam zaciągnąć. I tutaj mówimy, też możemy mówić o oszczędzaniu w krótkim i w długim okresie. W krótkim okresie oczywiście, jak mówiłam, generatory w szczycie produkują energię i niby tam taniej. W krótkoterminowym okresie jeszcze możemy zaoszczędzić, powiedzieć dla pracownika, słuchajcie, od teraz pracujemy 9-10 godziny wieczór, całą noc i spotkamy się też jutro o 9-10. Kiedy force majeure, oczywiście można coś tam wyprosić ludzi, bo każdy z nas jest człowiekiem, popracować w nocy czy dłużej. Ale na dłuższą metę, no, bądźmy realistami, to jest nierealne. Jakby tak miała to pani przed nami, panią premier, czy pana minister energetyki, to co by powiedziała? Jedno życzenie jak do złotej rybki. Zróbcie nam... Fiksowane ceny. Czyli fiksowane ceny energii. Tak, fiksowane ceny energii. Jeżeli mówimy na dłuższą metę, oczywiście jedni przedsiębiorcy są już zachęceni i nie będą zmuszeni zmieniać sprzęt, urządzenia na mniej energochłonne, wprowadzać jakieś rozwiązania automatyki. Czyli jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. To, co słyszę, tak, to tutaj ale widzę. Ale to są inwestycje. Inwestycje, tak, ale inwestycje, które może musiały nastąpić parę lat wcześniej, gdyby to człowiek wiedział, tak, gdzie opadnie. No właśnie, właśnie taka myśl mi tu przyszła, że oszczędzanie jest wbrew pozorom dosyć drogie. I bardzo dużo kosztuje. I jeśli państwo nie pomoże, to chodzi, i pani mówi tutaj o wymianie linii produkcyjnych czy jakichś linii technologicznych, natomiast ja tu mam na myśli na przykład o wymianie urządzeń w domach. Czyli wyłączenie żarówki, która tam pobiera 4 albo 6 watów na godzinę, kiedy lodówka pobiera kilowaty, no to i co, na czym my zaoszczędzimy? To trzeba lodówkę wyłączyć na pół doby, żeby cokolwiek zaoszczędzić, a nie wyłączyć... Okej, ale to znowu mówimy o doraźnych rzeczach. A czego my jako obywatele musimy żądać od naszego rządu? Co pan jako mieszkaniec Litwy chciałby, żeby rząd zrobił, żeby te ceny jakoś opanować i żeby kryzys nas nie dobił? Oj, tutaj jest bardzo dużo elementów. Ale takie przynajmniej jeden, dwa najważniejsze. No, najważniejsze chyba w tej chwili, które mi przychodzi do głowy, to jest uporządkowanie sprawy z giełdą energii elektrycznej i tym puszczeniem konkurencji na takie głębokie wody. Czyli kto przepłynie kilka kilometrów, ten się uratuje. Kto nie przepłynie... Ale już mamy głębokie wody z dostawcami energii. Ludzie już się w tym pogubili. No, to właśnie bo tutaj raptem właśnie ktoś nam wypadł, ktoś podnosi ceny. I już umowa słyszymy... podpisana w lipcu już dziś nieaktualna. I usłyszymy, że następne firmy będą wypadać. Pierwsza to jest gwarancja cen, tak? Czyli jednak musimy tego żądać. Ale jakich cen? Tych podstawnych, czyli kontrola ponad wszystko. Kontrola, jasne, że ona przekłada się na działanie giełdy energetycznej, właśnie podstawnej, żeby to nie nam windowało ceny, a właśnie ich zniżało. Po to tylko ona jest potrzebna. Faktycznie inaczej potrzebny po prostu moratorium. Absolutne moratorium na zyski, na zysk w sektorze energetycznym w okresie kryzysu i napięć polityczno-społecznych. No i jasne, absolutne powstrzymanie sprzedaży drewna opalowego. I to wszystko to absolutnie można zrobić dzisiaj, tylko na pierwszym posiedzeniu. Już tu, ale potrzebni są ludzie. Bo jeżeli mówię, że
ponad wszystko, głową tego wszystkiego jest kontrola, odpowiedzialna, społeczna kontrola, to jeżeli takich ludzi nie będzie, jeżeli ich absolutnie u nas nie ma, jeżeli wszystko jest sprzedane i kupione, no to faktycznie nic z tego, co powiedzieliście, bo ceny będą gwarantowane, ale będą niepodstawne, one będą zawyszone. Jeżeli nie ma właśnie odpowiedniej kontroli, a jeżeli instytucje są, szanowni państwo, oni zawsze są, oni wszędzie są i w huntach oni byli. Czy pan przewiduje, że jednak znowu obywatele będą musieli wyjść na ulicę, żeby zażądać właśnie tego zachowania rządu wraz z naszym? My mówimy o tym już od 30 lat, że w państwie będzie dobrze, jeżeli obywatele będą odpowiedzialni i aktywni. Jeżeli oni będą na lato po prostu wyjeżdżać gdzieś sobie, odpocząć, a ktoś za nich zadba, nikt nie zadba. I mamy 30 lat doświadczenia, dalki, a w ogóle prosty przykład nam na dzisiejszą dyskusję, że obierali i będą obierać. I jak u nas, tak i wszędzie. Jeżeli jesteśmy aktywni, poświęcamy czas, to będzie inaczej. Jeżeli tego nie robimy, to będziemy płacić, jak pan Jacek powiedział, i będziemy słono płacili. Czyli podsumowując, ratunek tonących w rękach samych tonących, czyli jeżeli my nie weźmiemy sprawy w swoje ręce jako obywatele, czy to na wyborach, czy to jeszcze przed wyborami, to będzie tylko gorzej. Ale no, żeby nie kończyć tak pesymistycznie, mam nadzieję, że jednak sytuacja geopolityczna, strategiczna będzie grała, jak tutaj nam mówił ekspert, nam na korzyść i państwo też się w tym wszystkim odnajdzie. Dziękuję bardzo za przybycie do studia. Dziękuję naszym widzom. Na zakończenie też mamy oczywiście upominki od naszego karykaturzysty Gintersa Jociusa, czyli pamiątki tutaj dla naszych gości. O, dla pani Eli także. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę państwa, nie tylko oszczędzamy, ale także walczmy o nasze prawa. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym Klubie Redaktorów.